Witam serdecznie na kolejnym moim filmie ze statystyki, z ekonometrii, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, finanse przedsiębiorstw, prognozy, symulacje, mikro, makro itd. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej, tu akurat nie ma podanej, ale www.zadania-projekty.pl. Ewentualnie od razu możecie ze mną też skontaktować się zadania-projekty@wp.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać takie zagadnienie, jakim jest sposób korzystania z tablic statystycznych, dokładnie z rozkładu chi kwadrat. I zacznijmy od tego, że najczęściej z tablic chi kwadrat, od razu zaznaczam, tej strony internetowej szkolnej ABC już nie ma, także proszę się tym nie sugerować, nie jest na pewno już moja. Szukamy przy poziomie, inaczej teraz tak, tablice chi kwadrat posiadają po lewej stronie, tak jak Ty widzicie, pokazuję kursorem stopnie swobody, K oznaczone, w innych tablicach możecie mieć V, S, R, ma to różny symbol, ale generalnie jest to liczba całkowita od jedynki w górę, a tutaj w kolumnach jest podany poziom istotności alfa, czyli ja bym powiedziała tak, no najczęściej korzystamy z 5%, 0,05, czasem z 10%, tak jak, czyli z danych dotyczących tej kolumny, ewentualnie z 5% albo z mniejszego, ale z tych pośrednich wielkości 0,4, 0,3, 0,2, nawet 0,9 nie korzystamy. Więc proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli przyjmiemy, że poszukuje wartość krytyczną rozkładu chi kwadrat, taką standardową przy 5%, i wiem, że stopni swobody na przykład jest 2, to liczba, którą poszukuję, znajduje się w wierszu oznaczonym dwójką, czyli lecimy na prawo, aż znajdziemy liczbę, czyli to jest tutaj ta zaznaczona, ja zaznaczę, o, tutaj ta liczba jest rozwiązaniem, bo wartość krytyczna przy stopniach swobody 2 i przy poziomie istotności alfa 5% znajduje się tu na przecięciu wiersza oznaczonego dwójką i kolumny oznaczonej 005. Ta liczba powinna być wzięta do testu statystycznego, na przykład w rozkładzie i kwadrat wykorzystanego przy teście normalności rozkładu reszt w ekonometrii albo przy testach korelacji czy tam zbieżności w przypadku macierzy. Po prostu przy testach korelacji, czyli tu jest przy 5%, jeżeli na przykład stopnie swobody, zobaczcie, by wynosiły 15, to tutaj tylko z tego wiersza bierzemy wyniki. Jeżeli poziom istotności w badaniu był wzięty 0,01, to w tym momencie z tego wiersza bierzemy wartość 30,5779 i dlatego, że poziom istotności, który przyjęliśmy sobie, był 0,01. Ta wartość poszukiwana, czyli wartość krytyczna przy 15 stopniach swobody i poziom istotności alfa 1% wynosi 30,0. Tutaj wynoszącą. Dlaczego tak mówię? Bo każda wartość krytyczna pochodząca z rozkładu chi kwadrat posiada zawsze dwa parametry. Stopnie swobody, czyli liczbę całkowitą tutaj wynoszącą po lewej stronie i poziom istotności alfa. Jeżeli w tym momencie potrzebujemy na przykład, dajmy na to, jest przedział ufności dla wariancji w statystyce matematycznej, gdzie potrzebujemy dwie wartości krytyczne z rozkładu chi kwadrat. Jedna jest przy alfa przez 2, a druga jest przy 1 minus alfa przez 2. Jeżeli w tym momencie alfa, załóżmy, jest 0,1, to przy połowie alfa byśmy szukali przy 0,05. Jeżeli na przykład w tym momencie wiemy, że stopni swobody jest 10, a poziom istotności po podzieleniu na pół jest 0,05, to pierwszą krytyczną, którą potrzebujemy, jest 18,307.
A druga jest przy 1 minus alfa przez 2, czyli jeżeli sama alfa w tym momencie wynosiłaby 0,1, to oznacza, że 1 minus 0,1 przez 2 wynosi 0,95. Bo jeżeli szukaliśmy przy 0,05, to druga krytyczna jest przy 0,95. Jeżeli stopnie swobody nadal wynoszą w tym momencie, ja tam dobra założyłam 10, to przy stopniach swobody 10, które tutaj bierzemy, i przy 1 minus alfa przez 2 wynoszącym 0,95, drugą wartością krytyczną, którą tu potrzebujemy, jest ta poszukiwana na przecięciu wiersza i kolumny 0,95 i stopni swobody 10. Ta liczba krytyczna to 3,9403. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie pisać od razu na adres mailowy tutaj u góry podany zadania@projekty.wp.pl. Możecie również udostępniać moje filmy znajomym, korzystać z całej przygotowanej przeze mnie playlisty dotyczącej czy statystyki matematycznej, czy opisowej, czy każdej innej. Komentujcie moje filmy, jeśli potrzebujecie, subskrybujcie kanał. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Na innych filmach oczywiście opiszę inne tablice statystyczne z poszukiwaniem wartości krytycznych. Jeżeli potrzebujecie, piszcie, a jak nie, to po prostu ćwiczcie jak najwięcej zadań. Pozdrawiam.